Luis, Polonia odnosi kolejny sukces, kolejny wielkopolski puchar, jedzie do Środy Wielkopolskiej. No dla ciebie to już kolejny w barwach Polonii Środa. No tak, kolejny, jestem bardzo zadowolony. Jak zawsze mówiłem, już wygrałem kiedyś z Lecha Poznań puchar polski i teraz puchar cała Wielkopolska dla mnie to jest najważniejsza, tak jak było puchar polski cały Polski i jestem bardzo zadowolony znowu. I gratulacje na cały stag, na całą ekipę, na całego kolegę, której walczyliśmy cały sezon Puchar Polski i dzięki Bogu mamy dzisiaj nasza puchar. Patrząc na ciebie, to aż serce się raduje, bo mimo tego potężnego doświadczenia, tak jak mówisz, że grałeś ten najwyższy puchar w Polsce z Lechem Poznań, a takie małe kroczki, można powiedzieć, jak chociażby zdobycie tego wielkopolskiego pucharu Polski, naprawdę bardzo cię cieszy i mimo wszystko potrafisz świętować tu z chłopakami. No nie muszę, to jest małe kroczki, bo dla mnie jest bardzo duże kroki. Wygrasz ten puchar, przynosisz ten puchar po chyba dwa razy, chyba już przynosiłem ten puchar. Jestem bardzo zadowolony. Nie interesuje, czy jest Wielkopolska tylko, czy jest cała Polska. Ja zawsze każde trofeo dla mnie jest najważniejsze, bo wszyscy damy wszystko, serce, wszystko. Dzień praca, cały sezon pracowaliśmy do tej puchar i dzięki Bogu mamy ten puchar do środa. No właśnie, ale sam mecz na pewno do łatwych nie należał. Nie dosyć, że trudne warunki atmosferyczne, no to Nielba też trudne warunki na boisku postawiła. No to oczywiście, no to jest final, tak się grają final. Dzięki nasza praca, dzięki nasza koncentracja na boisku dał radę, tam czelat, pierwsza połowa Biebranki, druga połowa, oni na pierwsze dwa minuty mieli się okazja brankowa, nie spadał na nasze bramki, także my czelaliśmy ciecia i mieliśmy już meczu po kontrola, nie? Graliśmy mądre, nogi do nogi, próbowaliśmy jeszcze dobić, czwarta bramka, nie się udało, ale najważniejsze, że wygramy ten mecz. Nie? Dziękuję ci bardzo i serdeczne gratulacje. Dobra, dziękuję, gratulacja też.